Dzień dobry. Cześć. O co prosili nas nasi oglądający w komentarzach, Haniu? Lody. Prosiliście o lody, proponowaliście lody. Różne lody są, różne przepisy. My z racji, że sezon truskawkowy, przygotujemy coś troszeczkę innego. Przygotujemy taki deser lodowy semifredo. To jest deser włoski. Nazwa bardzo się Hani podoba. Jest to deser na bazie bitej śmietany, truskawek i z pokruszonymi bezami. Natomiast nazwa sama semifredo oznacza połowicznie zmrożony. Także będziemy to mrozić w zamrażarce. To jest taki deser, który żeby skosztować potrzebujemy trochę czasu. No bo to jest moje ulubiony cukierek. Ulubiony cukierek, czyli bezy. Zaczynamy, działamy. Podłużną formę keksową, około 28 cm, wykładamy sobie folią aluminiową. Ja tutaj mam przygotowane folią aluminiową, mam wyłożoną taką właśnie mniej więcej rozmiarowo keksówkę. 200 gram do naczynia dajemy sobie truskaweczek obranych, bez szypułek, świeżutkich teraz, pachnących, korzystajmy. Póki jeszcze te truskawki są, mam troszkę więcej tych truskawek, ale to w niczym nie przeszkadza. Damy teraz trochę cukru pudru, tu jest 50 gram, damy trochę tutaj mniej, damy jeszcze cukier waniliowy sobie do tego. To nam będzie jeszcze cukier później potrzebny, deser i tak będzie słodziutki, dodamy sobie jeszcze cukier waniliowy nasz taki z termomiksu. Zakładamy sobie miarkę, pokrywę, tak? I w tym momencie 15 sekund na obrotach 10, poczekaj Haneczko, tylko powiem zdanie, zaraz ustawisz. Na obrotach 10 takich maksymalnych rozdrobnimy sobie, przygotujemy taki sos. Jak ten sos się przygotuje, przełożę go do miseczki i osuszę naczynie, także spotkamy się, jak będę miała termomiks osuszony, będziemy wtedy ubijać białka i śmietanę. Nastaw Haneczko na dziesiątkę. I uciekam. I uciekamy. Nasz sosik truskawkowy, pięknie pachnący, rozdrobniony, taki gęściutki. Smaczny. Smaczny, Hania spróbowała. Już tutaj się jest przygotowany. Opowiem Wam sekret. Taka wskazówka, może część z Was już wie, jak chcemy sobie dobrze i szybko osuszyć naczynie, myjemy, wycieramy ręcznikami papierowymi, wydaje nam się, że ono jest suche i czyste, zamknijcie wtedy, bo to jest bardzo ważne przy ubijaniu bitej śmietany i białek. Zamknijcie sobie wtedy pokrywą i bez taki czysty termomiks włączcie na obroty 7-8, tak samo obroty wsteczne na chwilę i cała reszta wilgoci, czy to resztek nawet jak myjemy i chcemy dokładnie umyć, wytrąci nam się siłą obrotów wtedy na brzegi garnka. I to jest bardzo sposób dobry, żeby osuszyć sobie dokładnie naczynie. Bardzo dobry. Dokładnie. Jajka mamy oddzielone od białko od żółtek. Zakładamy teraz nasz motylek i do suchego, czystego naczynia dajemy sobie białka. Proszę, damy białka i nasze białka będziemy teraz ze szczyptą soli ubijać, tak? Nasze ubijanie, białeczka są lekkie, tak? Będą nam się białeczka ubijały teraz na obrotach 2 minuty na obrotach 3,5. Także 3,5 obroty, 2 minuty. Kończą nam się białka ubijać. Zaraz zobaczymy. Wyjmiemy sobie motylek, tak? Zdejmiemy pokrywę, zobaczymy, jak nam się białeczka ubiły. Super! Super nam się ubiły. O, proszę, zobaczcie. Podejdę, pokażę. A ja chcę, ja. Co chciałabyś? Wyjąć. No ale proszę, wyjęte, białeczka ubite. I przeklikaj dalej. Białko nie będzie Ci smakowało. Możesz zrobić dalej. Pianę przełożyć do innego naczynia i odstawić do lodówki. No, wkładamy motylek. No tak, ale pierwsze muszę wyłożyć nasze białka i odstawić je do lodówki. One zaczekają teraz na ubitą śmietanę po prostu. Ma po prostu taki motylek zostać? Tak, po białkach nie myjemy tutaj, bo naczynie może być po białkach, nie musi być do tej śmietany tutaj tak idealnie oczyszczone. Proszę, ja odstawię za chwileczkę. I teraz dajemy, co ty Haniu tak tutaj dociskasz, nie ma takiej potrzeby. Dodajemy 500 gram śmietany 30, ja wleję Haniu, bo to nie będą wszystkie kubeczki, więc ja je tutaj powlewam. A jednak wszystkie. Nie wszystkie, bo mamy 600 gram w trzech kubeczkach, a my dajemy 500 gram śmietanki. Proszę, daj dalej.
I teraz ustawiamy obroty 3 i tak naprawdę ubijanie tej śmietany musimy kontrolować. Także ja tu będę podglądać, patrzeć, kiedy ona będzie ubita i połączymy się z Wami, jak będziemy mieć ubitą śmietanę gotową. Także obroty na trójeczkę i obserwujemy. Piszę, ubijanie do momentu uzyskania odpowiedniej konsystencji. 4 minuty ubijała się nasza śmietana. Zobaczcie, wow, na obrotach 3 mamy pięknie ubitą tutaj śmietanę. Jak chmurki. Jak chmurki. Delikatna, super sztywna śmietana. Proszę, daj dalej, Haneczko. Haneczka. Zdejmujemy motylek. Ja zdejmę, a Ty daj dalej. Bitą śmietanę przełożyć do naczynia, w którym znajduje się piana z białek. Już sobie naszą pianę wracamy z lodówki. Pokaż, jak wygląda. No piana z białek, jak to piana z białek. Ale się ślizga. Ślizga się, tak. Czyli przekładamy sobie naszą... Daj dalej, Haniu. Dobrze. Znowu zakładamy motylek. Zobaczcie, tutaj cały praktycznie proces przygotowania tego deseru. Nie trzeba go teraz umyć? Nie trzeba, bo teraz będziemy ubijać jeszcze żółteczka. Cały proces przygotowania tego deseru to tak naprawdę ubijanie motylkiem, więc to będzie delikatne, to będzie puszyste. Będą w tym bezy, pod warunkiem, że coś z tych bez zostanie. Dobra, zakładamy nasz motylek. Widzicie, fajnie, bo też mi trzeba po każdym tym procesie myć tutaj. Haniu, a co tam trzeba było włożyć do garnka? Nie dotykamy, bo teraz będę wkładać. Wkładam 2 żółteczka nasze. I dajemy tą resztę naszego cukru, tak na boki, a nawet będzie tutaj tyle, co potrzeba, czyli miałam tam odważoną ilość pewnie do jednego i drugiego, to i tak tu troszkę zmniejszyliśmy. Nie za dużo, nie, bo tam mogłam dać wtedy do ubijania więcej, ale nic się nie dzieje. Cukier waniliowy, to i tak będzie deser bardzo słodziutki. Cukier waniliowy oczywiście wykonany w Thermomix. I teraz... Kolejne 2 minutki, obroty na 3, ubijają się teraz nasze żółtka z cukrem pudrem, a białka z śmietaną trafią jeszcze na chwilę do lodówki. Żółtka z cukrem kończą się nam właśnie ubijać, tu mamy bitą śmietanę, Haniu, poczekaj sekundę, dobra? Tu mamy bitą śmietanę, tak? Do tego, co mamy tutaj ubite, tu jest bita śmietana i białka, tu mamy ubite żółtka z cukrem pudrem. Do tego garnka teraz z żółteczkami dodajemy nasze ubite białka i naszą ubitą śmietanę. Wszystko delikatne, puchate i taki też będzie po zmrożeniu właśnie ten deser. Wiesz, że ja lubię bezy i chcę je teraz zjeść. Wiem. Ale nie dasz. Wiem, że Ty lubisz bezy. Proszę, poczęstuj się małym kawałkiem. Małe? Wystarczy, wystarczy. Zakładamy naszą pokrywę i w tym momencie mieszamy, to będzie króciutko. 15 sekund, obroty 2,5. Także to tylko nam się delikatnie tym motylkiem wymiesza. Motylek nam to jeszcze fajnie napowietrzy. Także cały deser będzie bardzo delikatny, bardzo fajnie ubity. Wszystko z motylkiem, także taka specyfika tego przepisu. Mamy tutaj wymieszane, zdejmujemy sobie nasz motylek z takiego... końcowego już naszego deseru. Damy jeszcze wszystko do środka. Wszystko naprawdę jest bardzo delikatne. O! Zdejmujemy nasz motylek. O! I pokażę Wam, jaką mamy teraz pianeczkę. Delikatna pianka. Wszystko fajnie ubite. Możesz tak dalej, Haniu? Teraz do tego dodajemy nasze pokruszone beziki. Wsypuj, Hania, bezy. Moje bezy. I nasz sos truskawkowy, tak? Poprosiłam o wsypanie bezów, Haneczko. Haneczka dzisiaj zjada zamiast to. Zobaczcie, jakie piękne kolory tutaj. Czerwony, biały. Czerwonego i do tego nie widać? To za chwilę wymieszamy. Do tego jeszcze nasze bezy. Jaj. Ale co mam Ci dać? Ja poproszę, żebyś wsypała bezy. No to. No, pomogę. Tak, bo one troszkę się posklejały przy kruszeniu, tak? Od ciepłej ręki. A tyle, ile się da. Zresztą Hania będzie bardzo zadowolona, że zostają, tak? Sos truskawkowy, bezy. Delikatnie wymieszać to wszystko, żeby powstały wzory. I masę przekładamy do wcześniej przygotowanej naszej właśnie formy, do naszej kawałeczki.
Tu jeszcze tylko, żeby... Keksówka, to jest taka właśnie forma. O, zobaczcie, jak to wygląda. Będą bezy, będzie pianka. I będzie kolorowe ciasto. Kolorowe, biało-czerwone, tak, jeszcze tutaj tak to biało-czerwone, jak nasza flaga. Dokładnie. I słuchajcie, w tym momencie tak naprawdę... Bardziej różowe. Bardziej różowe od naszych truskawek. Nasz deser, tak jak mówiłam, trzeba się trochę tu uzbroić w cierpliwość, bo on teraz trafia sobie, ten deser, odstawiamy do zamrażarnika na minimum 6 godzin. Także relacje z tego, co nam tutaj wyjdzie, skrojenia, przedstawimy, jak nam zamrozi się, czyli co, po minimum 6 godzinach. Do zobaczenia. Nasz deser po całej nocy w zamrażarce, więcej niż 6 godzin, ale kroimy. Jest teraz fajnie schłodzony, pięknie wygląda, bo truskaweczki nam tutaj ładnie zrobiły, o, cieniowanie. I proszę bardzo, zobaczcie, jaki kolorowy w środku, beziki rozdrobnione, także życzymy smacznego i póki są truskawki, korzystajmy. Deser lodowy semifredo, bardzo polecamy.